Historia kołem się toczy. Po latach w Teresinie odbył się pierwszy turniej koszykówki w grze 1-1 cyklu Single Basket Cup 2013. Turniej rozegrany został w sobotę 20 kwietnia 2013 roku w hali widowiskowo-sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Wzięło w nim udział 34 zawodników podzielonych na 6 kategorii wiekowych. Dzięki materiałom archiwalnym Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego mamy możliwość przypomnieć, jakie były początki turnieju 17 lat temu. Myślałem sobie, że był już streetball, były duety, no zostało jeszcze miejsce na single. Nie było tego w Polsce, nie było tego na świecie, powiem więcej, ponieważ nawet NBA się tego boi. Turnieje tego rodzaju, w których sławni zawodnicy rozgrywają mecze 1-1, przyciągają uwagę tysięcy sympatyków koszykówki na całym świecie. Zapoczątkowali je legendarni już zawodnicy NBA, Kareem Abdul-Jabbar i Julius Irving. Zasady są bardzo proste, gra się przez 5 minut na jeden kosz lub do zdobycia przez zawodnika 11 punktów. Jeśli gracz popełni 5 fauli, zostaje wyeliminowany z gry. Ponad 3-godzinna impreza dostarczyła wielu emocji zarówno grającym, jak i licznym kibicom koszykówki. Zmagania koszykarzy na hali sportowej były transmitowane przez naszą telewizję. Organizacyjny sukces turnieju zachęcił uczestników do złożenia deklaracji, że kolejne edycje gry 1-1 nie mogą się odbyć bez ich udziału. Plany organizatorów turnieju są już sprecyzowane na przyszły miesiąc. W Warszawie 25 maja na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Banacha po raz drugi w tej edycji staną pod koszami zawodnicy 1-1. Kronikarskiego obowiązku informujemy, że pierwszą edycję turnieju w swoich kategoriach wiekowych wygrali Apolinary Frączek z Pniew w kategorii 12-latków, w kategorii 13-latków Damian Owczarek z Piastowa, wśród 16-latków Bartosz Ciebielski z Warszawy. Kategorię 18-latków wygrał Paul McGreen z Campinosu. W grupie 20-latków zwyciężył Konrad Spławski z Sochaczewa. Kategorię powyżej 20 Krzysztof Kłos z Błonia.
Zaznaczyć trzeba, że w turnieju zagrała również jedna dziewczynka, Zuzanna Rudenko z Warszawy, która przegrała tylko raz w meczu finałowym z Apolinarym Frączkiem jedynie 2 punktami. Dobrze. I kolejne ponowienie tej samej akcji. Wejście za kosza i 12 do 8. 12 do 8 prowadzi Paul. Dobra obrona. O, deseczkę tu nie wpadło. Próba rzutu za 2 punkty. Za 2 punkty i wpadło. 12 do 10. 12-10. No, rywalizacja nabiera rumieńców. 2 minutki do końca finałowego meczu. 14 do 10. 14, czyli Seweryn ma jeszcze, musi zdobyć. Nie wpadło. O, brawo. Brawo. Paul mógł skończyć i mógł wygrać tę rywalizację, ale postąpił. Co prawda, tak dla siebie nie za bardzo. No i w ten sposób mecz się zakończył i zwyciężył Paul i został zwycięzcą pierwszej edycji Singiel Basket Cup. Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja na hali, ale również mile spędzony czas na pikniku zorganizowanym przez organizatorów turnieju. Thank you.